Oto półfinaliści, albo finaliści w pewnym sensie, przystępujący do rywalizacji o nagrodę główną, czyli o bursztynowe pierścienie, wyłonieni w plebiscycie głosami czytelników, kuriera i widzów szczecińskich teatrów. W kategorii najlepszy aktor sezonu nominowani zostali tacy następujący aktorzy. Olga Adamska, Teatr Polski, Małgorzata Hryc-Filary, Teatr Polski, Maria Dąbrowska, Teatr Współczesny, Sławomir Kołakowski, Teatr Polski, Joanna Matuszak, Teatr Sceny na Zamku, chociaż aktorka Teatru Współczesnego, Grażyna Nieciecka-Puchalik, Teatr Pleciuga, Olek Różanek, Teatr Polski, Sylwia Różycka, Teatr Polski, Marek Żarański, Teatr Polski, choć przedstawienie na innej scenie, o czym będziemy mówić, Przemysław Żychowski, Teatr Lalek Pleciuga. Natomiast spektakle dziesiątka przedstawia się tak. Byciach Beata, Teatr Współczesny, Dziękuję za Róże, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Fanny i Aleksander, Teatr Współczesny, Guru, Opera na Zamku, Księżniczki i Zielonogrochu, Teatr Lalek Pleciuga, Lepiej już było, Teatr Polski, Morfina 005, Fundacja Kultury West End Art, Pajace Gianni Schicchi, Opery na Zamku, Swołocz, Teatr Nie ma oraz Z piekła do piekła, Teatr Polski. Dziękuję bardzo.